Cześć, witajcie moi mili, z tej strony Rashi, bo jest to kolejny odcinek, gdy gramy w Bioshock. No i byśmy chcieli się przedostać na drugą stronę, prawda? Może byśmy drugą stroną przejść na drugą? Who's there? Łatwy strażnik, who's there? Jakieś bunty? Gdzie jest flag cannon? Flag cannonem to właśnie utrzymujemy na razie. To będzie chyba nasz najmniejszy problem. Bum, cyk, cyk. Na razie musimy sobie pobawić się z tymi wszystkimi. Elizabeth niech tam się ukryje gdzieś. Okej, poszła tarcza won. Eliz! Dzięki. Dzięki mała. No. No niestety na działko trzeba się festkownąć. O Boże, dzięki. Just in time, kochana. Ma dziewczyna naprawdę wyczucie czasu. Nie chcę karabin. Jak nie tylko nam pracę. Musieli za chwilę zbadać, o co chodzi. Chainlin, warsztat. Dobrze. Tak. Chcę się do niego dostać. A, zapisywanie. Do you hear anything? No machines. No tools. Let's go find that gunsmith. Maybe he's upstairs now. It's a figure of Comstock now. Mr. Lin? Chen Lin? Excuse me, Chen Lin? Who are you? You speak up! Speak up! Can't hear you over all these machines! Very loud! I'm Booker DeWitt. Stand back! These machines very dangerous. Wait downstairs with Mrs. Lin. Daisy Fitzroy sent us. We need to talk to you about getting some weapons. Machines very dangerous! No place for stupid people! Want to lose pretty head? Mr. Lin, downstairs! What is wrong with him? Remember him dead in that cell? Maybe in some way he remembers that too. How would you reconcile that? I don't know. Excuse me, ma'am. I'm looking for Mrs. Lin. I'm Mrs. Lin? No, I mean a little Chinese lady. She was... Booker, this is Mrs. Lin. They took Chen's tools. What's he got without his tools? Well, your husband is a bit out of sorts. If he could work again, maybe... If he could work, he'd... Mrs. Lin, can you tell me who took your husband's tools? Goddamn police! They took them and locked them up in the impound in Shantytown. Okay. Would having his tools back fix his mind? Cares. We're not getting any guns if Chen Lin doesn't have his tools. Let's head to Shantytown. No, czyli musimy iść do Shantytown. Did you notice? Lin had a bloody nose. Seems to be in style. This Tara. I'm not so sure it was a good idea. No, najlepszym też nie było. Tak patrząc z perspektywy czasu. Shantytown. Nie wygląda to w ogóle dobrze, no ale teraz tak, tu apteczki i sole, to nas nie interesuje, wzmocnienie, wiesz, ganie też nie. Jasne, dzięki Elis. No to co, lecimy z tym koksem. Cyk! Jeśli chcesz mnie, pytaj mnie. About what?
My finger. Sorry, I didn't... It's all right. It's as much a mystery to me as anyone else. Maybe Songbird knows, but he's not talking. I'm sorry. What for? I get to wear this stylish thimble to cover up my hideous deformity. I hear they're all the rage in Paris. No dobrze. Osłona. Okay. Osłona się przyda. To jest jakiś pancerny. Więc pancernych, dużych... Dzięki. Więc dużych i pancernych zostawmy sobie na koniec. No. Nie uciekać. Tak sobie naprawdę staram wolno tu pestkować. Rocketer tam jest? O, jest. W sumie ona fajnie robi sobie, bo wyświetla nam wszystko. Wszystkie najważniejsze rzeczy. Pyk, dobranoc. Bang, bang, Lucky Luke. Ładnie. Jak zobaczycie, trochę już teraz też nagrywam już któryś odcinek z rzędu. Mogliśmy tam automat sobie przybać. Widzicie, jak już nagrywam któryś też odcinek z rzędu, wiele lepiej strzelam. Nie, strzelby nie chcemy. Co to było? Co tu mogliśmy? Coś mogliśmy tu przybać. Deep Aparting. Co, windą? Tak, opuszczamy obszar. Pink! Zobaczymy, gdzie nas zabierze. Shantytown, przepraszam. No, Shantytown. Z Japończykami będziemy walczyć? Z jakąś Yakuzą? Tutejszą? You must think me some sort of freak. A girl who can bring dead men back to life. Whose only acquaintance is a giant bird creature. Ridiculous. You just got dealt a bad hand. I am not going back to that tower, no matter what happens. They won't stop until they have you. Why? What did I do to them? You frightened them. Good. No piękne i niebezpieczne. This is what they want, brothers. To keep you so hungry, you can't speak but to me. Dzielni sobie doty. Maybe Daisy's right. Maybe she should pay him back for all of this. Not before she pays us. We're here for guns and then the airship. Heads up! Privileged to spare some coin, friend. Not all of us are gainfully employed down here. And a man's gotta eat. Ale no, moment, Boże, chciałem mu rzucić monetę, tak? No bez przesady. Jezu, przepraszam, ale podzieliłbym się, no mamy tyle hajsu, że bez problemu byśmy się podzielili. Naprawdę, no już nie ma tacy. Wiecie co, może amunicję do karabinu. Na wszelki. No. Okej. Okay. Przetrzymam. Thanks. Wiecie, jak tu był? Zagraj na gitarze? Will the circle be unbroken by and by? By and by is a better.
Spoko. Bardzo fajna, bardzo fajna. Bardzo fajny taki dodatek w ogóle, klimatyczny. Podnieśliśmy klucze. Możemy znaleźć skrzynię do otwarcia. Martwego szczura znaliśmy. O, tak, dobrze, czyli wiem, że gdzieś jest skrzynia. Łamane na skrzynia jest prawdopodobnie w tej lokacji. Musimy tylko znaleźć gdzie. Zobaczmy, czy doszło coś nam do naszych broni, których używamy. Nie. Niestety nie. Dzielnica biedoty. Znajdź magazyn policyjny, dobrze, to tam magazyn policyjny czy nie policyjny, to szpal licho. Ale sorry, no zapowietrzam się trochę ze względu właśnie na tą grę na gitarze, bo naprawdę fajnie to było zrobione. There's a tear over there. There, that one. There you go. Taka drobna rzecz. Małymi rzeczami tutaj w sumie dużo robimy. Może rzeczywiście tamtym też mogliśmy pomóc. Yeah, like a wounded knee. No, zaczyna chyba rozumieć, o co mi chodzi. Aha, będąc na kraju śmierci, zyskamy zdrowie. No dobrze. Booker, there's the impound. We're gonna have to get through an army to get those tools. We hear tell that the gunsmith was making weapons for the Vox. We squashed that gun. Stop right there! Nie, nie jesteśmy po prostu przechodniami. Jesteśmy osobami, które przynoszą tutaj trochę sprawiedliwości. O, strzelona. O. I know what the hell. Weźmy odrobinę soli. I wio. Szczerze, że nie wiem, co do mnie wali. Aha. Takie duże coś. Nie spodziewałem się, że to jest to. Dzięki. Dobranoc. Okej, okay. Wyglądają trochę dziwnie. Panie służy. Dzięki. Ups. Dobrze, to pozwalało. Jesteśmy bliscy śmierci, już chciałem mówić, i w tym momencie żeśmy się przekręcili. Ok,
kim jesteśmy u diabła. Ha, dobrze, już wiem. O Boże, co się stało w ogóle? Nie wiem, czy to jest pierwsza tylko reanimacja w grze taka. Tak wygląda. Czy jak to jest, ale... Ale było to genialne. Wow. Fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie zrobiony element. Rzuć okiem na ten wytrych, na te drzwi. A my się przejdziemy tu. W celu zobaczenia, czy mamy tutaj może jakąś rzecz jeszcze do odblokowania. Okej, otworzyłaś tam drzwi. Tu oczywiście trochę żarcia mamy. W sumie nic poza tym, że to jest strzelnica. Ładnie. Moment, moment, moment. Mamy tu wejść, tak. No dobrze, no to puścimy Shantytown. Ale powiem wam, naprawdę, no... Fenomenalne, jeżeli tak ma wyglądać respawnowanie się w grze. W sumie to jest naprawdę pierwsza śmierć nasza w tej grze. Więc, no... Więc naprawdę jest miło. Ja nie chcę tego oglądać, to był przypadek. Tutaj się zdziwi... Ellie się zdziwiła. O, najlepszą osłonę, jaką mogła nam zespawnać w tym momencie. Tak, teraz jeden u góry, drugi na dole. Comstock? Tu? Dzięki. Mała, dzięki za amunicję. Dobra pestka nie jest zła. O! No wyszedł nam perfidnie na plecy. Dobra, nie ma co kampić za osłoną cały czas. Co jest? Korbacz. Nie, to nas nie interesuje. Columbia Police. O! Spokojnie. Zestaw medyczny. Na razie może się nie przyda zestaw medyczny. Ale właśnie amunicja najbardziej się przydaje. Nie jest kwestia tego nawet, czy by się strzelało celnie, czy nie. Po prostu amunicja w tej grze schodzi ogromnie szybko. Nie, może też jest kwestia tego, że jestem, że mam niewygirowany sprzęt, bo też... O. O, infuzja soli, tak. Perfect. Czyli ten klucz mieliśmy tutaj do tego miejsca, bardzo dobrze. Fajnie, że go... Że klucz mieliśmy szybciej niż skrzynkę znaleźliśmy. Bo dzięki temu widzieliście, nie musieliśmy się cofać tutaj drugi raz potem. Dobrze, to co? To zostaje nam skoczyć na dół. I do magazynów. To. Banan. Elis? Możesz? Proszę. Jest tutaj. There they are, the tools. Now we just have to get them back to the Vox, and then we get our airship. Jak my chcemy to przenieść? To jest pytanie. Got a lock here. There you go. Who are we really helping by getting guns for the Vox Populi? It's gonna help us. Daisy can make a change, can't she?
make things better for the people here. Sure. Dokładnie, zmieniając to, że damy Daisy broń, ona będzie mogła zrobić tutaj rewolucję, że tak powiem. Well, we sure as hell aren't gonna be able to carry all this back to the shop. We didn't think this all the way through. Tak, co mam zrobić? Dobrze, narzędzia znaleźliśmy. What is that? It looks like a tear to another version of this room that doesn't have any tools in it. Well, if the tools aren't in there, then they must be back at the shop. Booker, if we go into this tear, I don't think there's any turning back. O Boże. Are you sure you want to go now? No jasne, lecimy. No chyba nie ma. Nie ma chyba innego wyjścia nawet. Wiecie co, mi się kojarzy mi się teraz bardzo jedna fajna rzecz. Come on, let's head back to the gunsmith and finish our deal. I aim to be on that airship and well shut up this place for long. Booker, if the Vox get their weapons, there's going to be a revolution just like Les Miserables. These people are gonna have better lives. Yeah. Nędzników nie pamiętam już. Patrzcie, zapatrząc na to, że coś tu dudni. Bądźmy litościwi jednak. Daisy's moved these people. Things can change, Booker, and we can be a part of it. I don't want to be a part of it. Once we get our airship, we'll be well shut at this point. Tak pamiętacie Incepcję, jeżeli oglądaliście film? I wchodzenie coraz to głębsze. Coraz to głębsze segmenty snu. Tak mi się kojarzy, tutaj to co my teraz robimy. Musimy zrobić coś z tym teraz, żebyśmy tylko mogli tu przetrwać. No w sumie racja, grzechem byłoby pracować 18 godzin na dobę. Ile? Powstanie. Powstanie pełną gębą. Swój. The hero of the box. What the hell are they talking about? Look at that poster. In this world, you're a hero. Oh wow. I remember I led the box. Slate and I burned down the Hall of Heroes. Booker, your nose. You're bleeding. Oh, Boże. Two memories in the same Booker, place. Come back to me. We're going to find Daisy Fitzgerald. Zaczynamy siadać, my. We're getting out of here on the first day. Let's go. Oddał życie. Oddał życie, czyli fizycznie jesteśmy martwi. Niedobrze. Nie wygląda to dobrze. Spadamy stąd. No. These folk need a better class of hero. When it comes down to it, the only difference between Comstock and Fitzroy is how you spell their name. Nazwisko to nie wszystko, bo w tym momencie ona się zrumowała. Ale chodzi o to, że oni mówili, że oddał życie. Czyli w tym świecie, w tej alternatywie, my jesteśmy już martwi. My jesteśmy już martwi. Więc trzeba będzie uważać na siebie. Boom. Nie, wybaczcie, wybaczcie, ale po prostu trzeba lecieć i modlić się, że przeżyjemy. Cyk.
did it. I don't know if I brought us to a world where the Vox had weapons. Or I created one. Long live Daisy! Jeżeli wyszło na to, że stworzyłaś świat. Jeżeli Elise stworzyła samemu świat, to jest... To jest podwójnie niebezpieczne. A jeżeli po prostu... None of it. You just opened a door to this world and we stepped through. Are you sure, Booker? Did I just bring us to a world where Chenlin was alive? Or did I create it? I told you I always thought that my little trick was a form of wish fulfillment. No. Not my wish. Cóż, na razie... Brothers and sisters, I wish to speak plainly. Wygląda na to, że tutaj też się dzieją różne dziwne rzeczy. Chyba niszczymy ten świat. Zamiast, żeby zrobić coś lepszego, my niszczymy to, co tutaj było. Ale jeżeli mam być szczery... Jeżeli mam być szczery, to wiele fajniej... Wiele lepiej się walczy, jeżeli się ma kompana koło siebie. Jednego czy 15. Tak jak właśnie tutaj nasi kompanion. Patriota nie żyje. Dzięki. Oczywiście zawsze amunicja dasz na posie. Pytanie, czy my nie staliśmy się gorszymi od nich? O, no. Kolego spało. Idź do fabryki, odzyskaj okręt pierwsza dama. Door open unless someone takes that airship out. Are we volunteering? No, zaczyna się robić bardzo ciekawie. Tędy. Tędy. A, dobrze, już widzę, którędy. Nadajmy tempa tej jeździe. Nie wiem, teraz na skrzanienie tego dokumentu, nie? Że w ogóle jakoś krzywo pojedziemy. Pojedziemy. Pojedziemy zupełnie odwrotnie. Zupełnie odwrotnie. A teraz już wiemy, którędy trzeba przeskoczyć. Tu. No właśnie. Dzięki ci, kolego. Tam silnik to problem nie będzie. Teraz trzeba tylko się dostać do środka. A
to będzie sukces. Ale okej, moi mili, to już w następnym odcinku, także dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, hej!